Przepraszam za jakość dźwięku w tym filmie, aczkolwiek zepsułem ustawienia nagrywania dźwięku w programie i dlatego dźwięk w tym filmie jest trochę gorszy. Cześć, przyjaciele, witam was bardzo serdecznie. Teraz jesteśmy właśnie w Minecrafcie. W Minecrafcie Cache World sezonu drugiego, odcinku szóstym. Słuchajcie, dawno się nie widzieliśmy, prawda? Bo ostatnio 5 odcinków ostatnich to była ta seria i pewnie wam się już znudziła, co? Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w domku i mogę wam powiedzieć tylko tyle. Cześć, przyjaciele, witajcie w kolejnym, szóstym już odcinku Cache World sezonu drugiego. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś bardzo fajnego do wykonania, ponieważ będziemy sobie robić ogródek, ale zaraz. Pewnie na pierwszy rzut oka nie zauważyliście, że mam nową fryzurę. No mogliście nie zauważyć, dlatego zdejmę sobie te okulary i teraz lepiej widać, że mam nową fryzurę. No wiadomo, też tutaj sobie pięknie ułożyłem nową fryzurę, wiadomo, czasem trzeba się odświeżyć. A jeśli już o odświeżeniu mowa, no to też zmieniłem sobie ubranie, nie? No i żeby nie było, no to nie jest nawiązanie do żadnych gejów ani nic takiego. Nie. Po prostu ta koszulka jest bardzo ładna, taka kolorowa, mi się spodobała. Lepsza jest na pewno od tej poprzedniej, więc sami ocencie, jak wam się podoba mój nowy wygląd. Jeśli o wyglądzie mowa, to też nowy wygląd kanału, bo macie nowy baner, nowy awatar. Ten awatar miał nie być tak na początku, miał być właśnie ten nowy awatar, miał być związany z tym nowym skinem. No ale tak wyszło, że jest tamten. Mam nadzieję, że oba wam się spodobają. Tak samo zapraszam na fanpage'a, bo tam ostatnio też dużo się dzieje. Obserwujcie fanpage'a, bo tam na pewno macie dużo informacji, a jest tam was mało. Co prawda już 100 osób, ale no tutaj jest nas 5,5 tysiąca, więc zapraszam was bardzo serdecznie na fanpage facebook.com/xcache. Macie teraz też na ekranie link w opisie oczywiście, także zapraszam was bardzo serdecznie. Ale wracając już do odcinka, to tak jak widzicie, mamy windę i mamy też drugą gdzieś była perła, bo tak troszeczkę między odcinkami grałem. Gdzie ja schowałem tą perłę, kurczę blady? W każdym razie chyba straciłem perłę i się zrobiło coś takiego, nie wiem o co chodzi. Ej, no miałem przed chwilą perłę. Już chciałem robić windę. Co się stało? W ogóle tu mi jakiś pokazuje dziwny teraz ten pasek mam, o co chodzi? Może, że napełnienie wody? Nie. Tu właśnie są jakieś miejsca na wodę chyba. Takie mam wrażenie. Albo może to jest, no to jest jakiś zbiornik ewidentnie. Może chodziło o tą perłę, że ona tutaj jest gdzieś. I no to by było bez sensu. Kurczę, nieważne. W każdym razie patrzcie, mamy truskawki. Tylko mamy różne truskawki, bo mamy też tutaj truskawki i mamy strawberry seeds i to chyba tyle, jeśli chodzi o truskawki, chyba że jeszcze gdzieś indziej mamy te truskawki pochowane. No nie wiem. W każdym razie mamy troszeczkę truskawek. No i te truskawki wszystkie rosną inaczej. To jest dosyć dziwne. Pójdę spać może, bo już jest noc. Także te truskawki wszystkie rosną inaczej, co dosyć wydaje mi się dziwne, gdyż jedne rosną chyba na polu uprawnym normalnym, drugie rosną jako krzaczek, także przetestujemy sobie, te chyba właśnie rosną jako pole uprawne, więc sobie za chwilę tutaj gdzieś ogarniemy, myślę, że nawet w tym miejscu. I tu będzie taki idealny właśnie wyjście do ogródka, to był początkowo właśnie był taki zamysł, żeby tutaj było wyjście na ogródek. No i też będzie można tu jakąś fajną ścieżkę ogarnąć, więc tutaj sobie jakiś taki fajny ogródek walniemy. Dzisiaj dlatego też zrobię sobie wiadro właśnie na wodę, żeby tą wodę przetransportować. Czemu ja się tutaj zaciąłem? Co się dzieje w tym domu? Ja naprawdę nie wiem. Dom jest dalej nieskończony, to jest dalej takie coś, co no, nie chce mi się na razie tego zbudować tak jakoś. Po prostu buduję to w kawałkach, więc kiedyś na pewno ten dom będzie zbudowany. Na razie jednak jest jeszcze troszeczkę do zrobienia. Będzie dach do zrobienia. Ale jakoś nie mam siły się zabrać za dach, bo dach to jest najgorszy w budowie zawsze, czego ja szukałem. Szukałem żelaza chyba, z tego co pamiętam, ale mamy tylko jedno żelazo. Mamy tylko jedno żelazo. No to słabo trochę, powiem wam szczerze. A z tych zwykłych drewnianych pewnie nie da się wody wylać, prawda? Jak nabierzemy wodę, będziemy mieć w tym, to nie da się jej wylać, tylko można ją wypić. No to nie podoba mi się takie coś, chyba że mamy może tu. Tu nie mamy, a może mieć jeszcze rudę. Całe żelazo wykorzystałem.
jak to się powinno nazywać. Czy mamy jakieś inne bakety do zrobienia? Właśnie o tym chciałem powiedzieć, czy nie, tylko są... O Jezu, ruszyłem kamerą! Zastanawiam się, czy mogę zrobić jakiś inny... O, tu jest clean water bucket. Jak się robi clean water bucket? Przepala się ją cały bucket w tym, okej. Okay. Mamy też mleko. Mamy też raw ender bucket. Jakiś zupełnie dziwny, o miód nawet można zrobić miód. Ale nie wiem, dlaczego ten miód, bo nic mi nie pokazuje niestety. Więc zrobimy zwykły po prostu żelazny. Słuchajcie, nastąpiła taka bardzo dziwna rzecz, że wyłączyłem sobie przez przypadek nagrywanie. Nieważne, nieważne, w tym czasie poszedłem do domku po żelazo, właściwie nie do tamtego domku, tylko musiałem tam do kopalni zejść. Tak jak widzicie, mam przynajmniej 5 tego żelaza, udało mi się wydobyć, więc myślę, że wystarczy, na pewno nam wystarczy na jedno wiaderko. Właśnie musimy sobie to przepalić na jedno wiaderko żelaza. Wiaderko żelaza? Jedno wiaderko nam wystarczy. Także myślę, że nie będzie problemu. A my w tym czasie, wiecie co, bo jak to nam się przepala, ja tu gdzieś miałem, że żelazo, boże, co ja dzisiaj gadam? Miałem tu szkło. I tym szkłem wypełnijmy sobie okna, gdyż mamy okna, a nie mamy w nich szyb. W sumie tylko tyle. No dobra. I tu chciałem zrobić tą windę tak dzisiaj, ale w sumie to zajmiemy się tym kiedy indziej, ale byłem trochę smutny, że znowu siedziałem przed odcinkiem nad zbieraniem Endermana i zniknęła mi perła, którą miałem. No więc trochę słabo, trochę jestem smutny, ale trudno, zrobię to następnym razem, drugi raz, więc z tym już trudno po prostu. Aha, i wziąłem sobie łóżko stamtąd w sumie, bo mamy tam łóżko, a tam nie mieszkamy, więc po co nam tam łóżko, skoro tam nie mieszkamy. Zróbmy sobie właśnie to i idziemy po wodę, idziemy zalać tutaj nasze piękne pole uprawne, które zrobimy, ale potrzebuję jeszcze więcej ziemi, gdyż tam muszę zapełnić ten brzydki teren, który jest dziura tam po prostu. Dobra, mamy stack dirta, ten stack dirta nam na pewno wystarczy. I tutaj powstanie nie tyle pole uprawne, co ładny ogródek w przyszłości. Na razie jednak to będzie zwykła grządka, taka prosta. Tu będzie jakaś ścieżka, więc zaczniemy to może gdzieś tu. I tak myślę, że to będzie tak na trzy szerokości na pewno. Gdyż po prostu chyba zasięg wody na tyle sięga, z tego co pamiętam. Łopatę sobie wezmę, tutaj sobie wykopę właśnie na wodę. Najpierw trzeba było wylać wodę, a potem motykować to. Jestem genialny. Zrobimy sobie tak, żeby było nieskończone. Żeby od razu będzie można z tego po prostu czerpać. Chociaż w sumie to bez sensu, jak mamy tutaj obok ten. Jest niepotrzebne nam tutaj nieskończone źródło wody. No ale to zawsze jakoś tak lepiej mi się wydaje. Nie wiem, czy lepiej działa, ale tak jakoś inaczej. Nie płynie ta woda. No. Więc od na trzy kratki od tego można zrobić spokojnie to pole uprawne. Tak mi się wydaje, że taki jest zasięg z tego co pamiętam z dawnych lekcji Minecrafta. No lekcji, nie tyle lekcji, co z doświadczenia wiem. Chyba. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach, bo ostatnio bardzo właśnie dziękuję wam za aktywność w komentarzach, gdyż właśnie odpowiadacie na te moje pytania. I co do tego Blaze Peta, czy coś, czy jak to się nazywało, to dzisiaj tam pójdziemy właśnie i zdobędziemy sobie to coś. Mam nadzieję, że tam nas nic nie zaatakuje jakiegoś strasznego. O, i to jest właśnie Strawberries z Extrabiomes XL moda. Tutaj mamy znowu z Plant Mega Epaka. Chwila, tego też nie możemy posadzić. To jak ja mam to posadzić? Czy ja mogę jakoś to przerobić, te truskawki? Już są gotowe truskawki, czyli z nich już nic nie mogę zrobić. Czyli możemy tylko z tych, z Extrabiomes XL. No to nie wiem. A tych też nie mogę posadzić. O, z tych się robi nasiona, dobra, gites. Już czaję, o co chodzi. A te prawdopodobnie w takim razie można posadzić na tym. Nie, no to muszą być krzaczki chyba. Bo tam właśnie z tych krzaczków zbierałem te truskawki. A te można posadzić na polu uprawnym, więc się cieszę, akurat całe pole nam wypełniło. Tutaj gdzieś miałem takie właśnie krzaczki z truskawkami, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to nie są właśnie te, o, strawberry z Plant Megapaka, właśnie tak.
Więc te sobie zabierzemy stąd, tylko mam nadzieję, że nie zniszczyłem czegoś, że truskawki mi nie znikną, ale to w sumie co tam. I posadzimy je po drugiej stronie, tam gdzie mamy nasze właśnie ogródek. Nie wiem, tak tutaj, o, za tym, bo tu jest dużo miejsca. Okej, okay, i wracam i prześpię się znów, więc może to łóżko gdzieś postawimy tam, gdzie by to łóżko można postawić? Tu na górze, na balkonie, znaczy przed balkonem, nie wiem w sumie. Kurczę, nie mam tu miejsca na łóżko za bardzo. Jest taki dom, że nie ma pomieszczeń żadnych. Tutaj postawimy łóżko. No, więc w każdym razie tu mamy już łóżko i idziemy do tego naszego dungeonu, czy co to tam było. Jesteśmy uzbrojeni. Weźmy sobie wodę, nie mamy wody. Właśnie to jest taki jeden problem. Tu mamy tylko jedno wiadro. Filtr, filtr. Gdzie jesteś, filtrze? Tutaj jesteś, filtrze. Ale ja cię potrzebuję w tej dobrej postaci. Nie zepsutej. To mogę naprawić, ale tylko jeden. Więc sobie przerobimy to. I mam jeszcze 9 tych na wodę. Więc czekajcie, czekajcie. Napełnimy. A ja mam jeszcze takie pytanie, czy to rzeczywiście zadziała, jeśli przepalę ten to wiadro wody właśnie w tym. I to możemy teraz przefiltrować pięknie te 4 butelki wody. Ja z łopatą chciałem filtrować, brawo. No i, a jeszcze 4, dobra, na razie nam wystarczy w sumie. To podkładam. I zobaczymy jeszcze to wiadro. Czy my to normalnie możemy pić? Możemy to pić, no to super. I to jest z tego samego moda? Tak, to jest z tego samego moda i to więcej daje. A, dobra, czyli już czaję bazę. Czy to możemy też jakoś inaczej na przykład przerobić? Chyba nie. Tylko można to przepalać, więc to też jest wygodne i daje nam więcej tego wodopoju. Weźmy sobie też jabłuszka do ręki i lecimy właśnie do naszego dungeonu. Czy to tam jest? Bo to w sumie nie jest jakieś duże. Okej, więc ja już tutaj dotarłem. Trochę było trudno, bo zresztą nie zaznaczyłem tego waypointa, bo coś się zepsuło z tym waypointem. W każdym razie schodzimy, jesteśmy w miarę uzbrojeni. Weźmy sobie jednak te jabłka do ręki. W każdej... Och, 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 coś tu się pojawiło i znikło, czy mi się tylko wydawało? Naprawdę się trochę boję w takich miejscach być. Weźmiemy tego Blaze Peta i to wszystko w sumie też nam się może przydać. Bo mam teraz miejsce w ekwipunku, nie wziąłem sobie plecaka niestety. I mam tylko jedną... Aha, czyli to było tylko takie malutkie. Chyba, że tam coś pod spodem jest, czemu to się tak trudno rozwala? Chyba nie ma. Nie no, myślałem, że to będzie więcej czegoś tutaj, a to tak naprawdę tylko takie malutkie coś jest. A więc... liczyłem na coś więcej, powiem szczerze, rozczarowałem się. A tutaj mamy żelazo, więc to nam się przyda na pewno. Żelazo zawsze jest na propsie, żelazo zawsze bierzcie, żelazo wam się przyda. Nawet jeśli jesteście bogaci, to wam się przyda na pewno. Tak mi się wydaje. Chyba. No tutaj dalej mam żelazo. Więc sobie pozbieram żelazo i wracam, bo co w sumie nie to był dzisiejszy cel odcinka, tak? Mieliśmy zrobić ten ogródek i ogródek zrobiliśmy, tylko że ten ogródek jest taki no mały, więc może by go jakoś rozbudować, jakąś pszenicę by tam posadzić czy coś, chociaż wolałbym właśnie, żeby to był ogródek z owocami niż jakimiś tam innymi takimi bardziej wytrawnymi, że tak powiem, roślinami. No, nie wiem, czy wytrawne to jest dobre słowo, dobre określenie. Dobra, wracam właśnie już do domku, nawet tędy. Powiem wam w sumie, że tu nawet ładne miejsce jest, ładnie się osiedliliśmy. Myślę, że jak się to rozbuduje, to tutaj całkiem fajne rzeczy mogą powstać. Bardzo się cieszę, że wybrałem takie miejsce, a nie inne. A może kiedyś tutaj coś fajnego, jakieś fajne miasteczko z tego będzie. Mam nadzieję, że będziecie mnie dopingować w tym. A czemu tutaj są truskawki? Czyli tutaj cały czas były truskawki, a ja ich nie widziałem. Nie wiem do końca, jak się zbiera te truskawki. One muszą być chyba bardzo czerwone, żeby je móc zebrać. Więc prawdopodobnie teraz mogłem je zebrać, ale zepsułem. No nie wiem, nie znam się. Możecie mi powiedzieć, jak to działa.
Ja naprawdę nie ogarniam tutaj większości rzeczy i muszę się wszystkiego nauczyć, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. A, może przetestujemy tego Chicken Bike'a, bo to, znaczy, nie Chicken Bike'a, co ja gadam, tego Blaze Pata. Tylko nie wiem, jak to się robi. Musiałbym je ktoś poinstruować. Ło, to całkiem jest dobre, trudna do zrobienia rzecz, powiem szczerze. Coś się stało? Coś usłyszałem, jak klikłem U. Chwila, bo to tak jakby było zużyte już. Podobno jak nacisnę prawym przyciskiem myszy na niego, to powinien się pojawić, ale z tego co widzę, to on jest po prostu już zużyty i nie wiem, czy da się go w jakiś sposób naprawić, czy coś. Bo tutaj mamy ten pasek, no już jest po prostu jakby na wykończeniu totalnym, więc pewnie musiałbym zrobić od nowa, ale także już schowam sobie go do jakiegoś plecaka i na razie nam nie będzie służył. Nie wiem, co to jest za pasek i nie wiem, co to jest za pasek. Możecie napisać, chętnie poczytam, bo naprawdę jestem ostatnio bardzo zdziwiony waszą wzmożoną aktywnością w komentarzach, bardzo się cieszę. Dlatego tutaj w tych poradach bardzo mi pomagacie tymi poradami. Jednakże ja nie potrafię ich wykorzystać. Pokażę wam, co mam w planach. Tutaj będzie ładny ogródek kiedyś. Bardzo ładny ogródek będzie. Mam nadzieję, że ten ogródek będzie najładniejszym ogródkiem. Czemu mam tak cicho mikrofon na Audacity? Boże święty, nie było mnie słychać przez jakieś 10 minut. Także tutaj będzie ładnie będzie ogródek zrobiony, mam nadzieję. Możecie też dawać swoje pomysły, jakbyście chcieli, aby to... Ojejejejej. I czemu to dalej rośnie, skoro tutaj jest... zepsute. LOL! Dziwna sprawa. No nieważne, piszcie też swoje propozycje, jak chcecie, aby wyglądał... czemu to jest białe? Jak chcecie, aby wyglądał ten ogródek, piszcie swoje propozycje i... dalej zachęcam was do pisania komentarzy. Napiszcie też koniecznie, jak wam się podoba nowa oprawa kanału oraz mój nowy skin. A w następnych odcinkach skończymy dom i może wybierzemy się na jakąś ciekawą przygodę. Może coś fajnego porobimy. Także piszcie komentarze, wbijajcie koniecznie na Facebooka. Jest nam na 100 osób, na 5,5 tysiąca na YouTubie, więc mam nadzieję, że no troszeczkę was tam też przybędzie. Bardzo bym się ucieszył, jakbyście tam zostawili swojego lajka. I piszcie komentarze, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Cześć!